Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dosyć często prosiliście o komentarze do pism Nowego Testamentu, a więc dzisiaj będzie komentarz do starożytnego chrześcijańskiego pisma, które przez niektórych było uważane nawet za jedną z ksiąg Nowego Testamentu, ale ostatecznie do kanonu ksiąg Pisma Świętego nie weszło. Zapraszam. Gloria Magna Patri, comparsit gloria Natur, Spiritus. Bezpośrednią okazją do nakręcenia tego materiału był pewien wpis, komentarz pod jednym z ostatnich materiałów, gdzie cytowałem listy świętego Pawła i tam padł zarzut, a tam ta hierarchiczna struktura w listach świętego Pawła, to na pewno jest już późniejsze. To jest swoją drogą taki dosyć zabawny ateistyczny argument. Na zasadzie listy świętego Pawła na pewno są późnymi pismami, dlatego że nie mogło we wczesnym kościele być takich treści. A więc znajdujemy teksty, które są cytowane od samego początku przez ojców Kościoła, przez najstarszych ojców Kościoła, gdzie wszystko wskazuje na to, że tekst napisany jest przed rokiem 70. Natomiast kluczowy argument dla niektórych badaczy: nie, to tak nie mogło być, to nie mogło, tak dokładnie nie mogli tego napisać jeszcze wtedy, a więc na pewno jest późniejsze. O tym sobie też będziemy jeszcze mówili, ale zarzut tam był, a no właśnie to tam w listach świętego Pawła to już jest ta hierarchiczna struktura, ale na przykład w Didache to jeszcze tego nie ma, to jest taki charyzmatyczny, wczesny kościół. Pomyślałem sobie, to jest faktycznie ciekawa okazja do tego, żeby fragmenty z Didache przeczytać. Gdy zacząłem szukać, czy nie da się w języku polskim zakupić tegoż niewielkiego przecież dziełka, okazało się, że praktycznie nie jest ono dostępne w języku polskim do kupienia w formie papierowej. Można jedynie dostać w PDF-ie. I pomyślałem, skoro jest to tak mało dostępne, to w ogóle warto przeczytać po prostu całą tą pracę, całą tą naukę, bo tytuł brzmi Didache, czyli Nauka 12 apostołów. Jak wspomniałem, jest to bardzo wczesne pismo, datowane na koniec pierwszego albo początek drugiego wieku, świadczące o życiu wczesnego kościoła. Skomentuję na zakończenie, a teraz przejdę do po prostu treści tegoż dzieła. Czytam z tłumaczenia Józefa Jankowskiego i jest to wydane przez skład w księgarni Kuncewicza I Hoffmana, Warszawa, 1923. Nauka 12 apostołów. Nauka pańska podana przez 12 apostołów ludom. Rozdział pierwszy. Dwie są drogi, jedna życia i jedna śmierci. Przedział zaś wielki między dwiema tymi drogami. Droga tedy życia jest ta. Po pierwsze, będziesz miłował Boga, który cię stworzył. Po wtóre, bliźniego twego jak siebie samego. Wszystkiego zaś, czego byś nie chciał, żeby tobie czyniono, i ty nie czyń innemu. Słów zaś tych nauka jest taka. Błogosławcie tych, którzy wam złorzeczą, i módlcie się za wrogów waszych. Poście zaś za tych, którzy was prześladują. Cóż bo za łaska, jeżeli miłujecie tych, którzy was miłują, zali i poganie nie czynią także tego. Wy zaś miłujcie tych, którzy was nienawidzą, a nie będziecie mieli wroga. Powstrzymuj się od chuci zmysłowych i cielesnych. Gdy kto cię uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi, a będziesz doskonały. Gdy kto cię zmuszać będzie, iść z nim milę, idź z nim dwie. Gdy kto ci weźmie suknię twoją, daj mu i płaszcz. Gdy ci zabierze, co twego nie żądaj zwrotu, ani pomożesz. Każdemu proszącemu cię daj i nie żądaj zwrotu. Ojciec, bo chce, by wszystkim dawano z darów jego. Szczęśliw, kto daje według przykazania, albowiem jest bez winy. Biada biodącemu, albowiem jeżeli bierze, kto potrzebujący, bez winy będzie, ale niepotrzebujący zda sprawę, dlaczego wziął i na co. Do więzienia wtrącony będzie pytany o to, co uczynił, i nie wyjdzie stamtąd, dopóki nie odda ostatniego szelążka. Wszak powiedziano o tem i to. Niech spotnieje jałmużna twoja w rękach twoich, zanim się dowiesz, komu dajesz. Rozdział drugi.
Drugie zaś przykazanie nauki. Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz znieprawiał dzieci, nie będziesz czynił poróbstwa, nie będziesz kradł, nie będziesz zajmował się magią, nie będziesz sporządzał napojów trujących, nie będziesz spędzał płodu ani zabijał nowonarodzonego, nie będziesz pożądał rzeczy bliźniego twego, nie będziesz krzywo przysięgał, nie będziesz dawał fałszywego świadectwa, nie będziesz złorzeczył, nie będziesz złopomnił, nie będziesz dwoistej myśli ani dwoistego języka, dwoistość bowiem jest sidłem śmierci. Niech nie będzie twe słowo kłamliwe ani próżne, ale wypełnione czynem. Nie będziesz chciwcem, ani łupieżcą, ani hipokrytą, ani złośliwym, ani pysznym. Nie będziesz podejmował złej rady przeciw bliźniemu twemu. Nie będziesz nienawidził nikogo, ale jednych skarcisz, za drugich będziesz się modlił. Innych miłować będziesz więcej niż życie własne. Rozdział trzeci. Synu mój, unikaj wszelkiego zła i wszelkiego podobieństwa jego. Nie bądź gniewliwym, bowiem gniew prowadzi do zabójstwa. Ani zazdrosnym, ani kłótliwym, ani zapalczywym, z tego bowiem wszystkiego powstają zabójstwa. Synu mój, nie bądź pożądliwym, bowiem pożądliwość prowadzi do poróbstwa, ani brudnym w mowie, ani wyniosłym w spojrzeniu, ze wszystkiego bowiem tego powstają cudzołóstwa. Synu mój, nie bądź wróżem, gdyż to prowadzi do bałwochwalstwa, ani czarownikiem, ani astrologiem, ani odczyniającym, ani chciej patrzeć na to, ze wszystkiego bowiem tego rodzi się bałwochwalstwo. Synu mój, nie bądź kłamcą, bowiem kłamstwo prowadzi do kradzieży, ani miłującym pieniądz, ani próżnym, ze wszystkiego bowiem tego powstają kradzieże. Synu mój, nie szemraj, gdyż to prowadzi do bluźnierstwa, nie bądź hardym, ani złośliwym, ze wszystkiego bowiem tego rodzą się bluźnierstwa, bądź cichym, bowiem cisi posiądą ziemię, bądź pobłażliwym, miłosiernym, potulnym, spokojnym, dobrym, zachowuj zawsze drżąc słowa, któreś słyszał. Nie będziesz się wynosił, ani dopuścisz pychy do serca. Nie przystanie dusza twa do pysznych, ale będzie obcowała ze sprawiedliwymi i pokornymi. Co przyjdzie na cię, przyjmuj jako dobro, wiedząc, że bez Boga nic się nie staje. Rozdział czwarty. Synu mój, tego, co ci głosi Słowo Boże, będziesz pamiętał dniem i nocą. Czci zaś go będziesz jak Pana. Skąd bowiem sprawa pańska jest głoszona, tam jest Pan. W ciągu dnia szukać będziesz towarzystwa świętych, byś poległ na ich słowach. Nie będziesz czynił rozdziału, lecz będziesz godził walczących. Będziesz sądził sprawiedliwie, nie będziesz miał względu na osobę, karcąc wykroczenia. Nie będziesz miał uczyć podzielonych co do następstw twych czynów. Ten fragment jest niewyraźny, trudno jest go powiedzmy z pewnością przetłumaczyć. Nie będziesz miał rąk wyciągniętych do brania, a do dawania skurczonych. Jeżeli masz co zbytecznego, dasz to na odkupienie za grzechy twoje. Nie będziesz się wahał w dawaniu, ani dając szemrał. Będziesz bowiem wiedział, kto jest dobrym oddawcą, który cię wynagrodzi. Nie będziesz się odwracał od potrzebującego, ale będziesz miał wspólne wszystko z bratem twoim i nie powiesz, że to jest twoje własne. Jeżeli bowiem wspólność macie w tym, co nieśmiertelne, o ile bardziej w tym, co znikome. Nie będziesz cofał ręki swojej syna twego czy córki twojej, ale od dzieciństwa będziesz ich uczył bojaźni Bożej. Nie będziesz rozkazywał służącemu swemu czy służącej swej w gorzkości. Mają bowiem nadzieję w tym samym Bogu, by przypadkiem nie przestali bać się Boga, który jest nad obojgiem. Nie przychodzi bowiem on wzywać ludzi według oblicza, ale tych, których duch przysposobił. Wy zaś, służący, podlegajcie panom waszym jako wzorowi Boga z uszanowaniem i z bojaźnią. Będziesz miał w nienawiści wszelką obłudę i wszystko, co się nie podoba panu. Nie będziesz opuszczał przykazań pańskich, ale będziesz strzegł, coś przejął, ani dodając, ani ujmując. W kościele będziesz się spowiadał z grzechów twoich i nie przystąpisz do modlitwy swej ze złym sumieniem złym. Ta jest droga życia. Rozdział piąty. Droga zaś śmierci jest ta. Naprzód zła ona i pełna przekleństwa, zabójstwa, cudzołóstwa, pożądliwości, poróbstwa, kradzieże, bałwochwalstwa, praktyki magiczne, trucia, łupiestwa, krzywoprzysięstwa, obłudy, nieuczciwość, chytrość, pycha, złość, zuchwalstwo, chciwość, sprośna mowa, zawiść, zarozumiałość, pogarda, buta. Prześladowcy dobrych, nienawidzący prawdy, miłośnicy fałszu, nieznający nagrody sprawiedliwości, nie przykładający się do dobra ani do sprawiedliwego sądu, czujni nie na dobro, lecz na zło. Którzy są dalecy od łagodności i cierpliwości, którzy próżność miłują, którzy zysk ścigają, którzy nie litują się nad biednym, nie współczują utrudzonemu, którzy nie znają tego, który ich stworzył, zabójcy dziatek, niszczący zaród Boży, ci, którzy odwracają się od tego, kto w niedostatku, którzy uciskują strapionego, możnych obrońcy, biednych sędziowie niesprawiedliwi, wszech grzeszni, strońcie o dziatki od tych ludzi. Rozdział szósty.
Bacz, by cię kto nie odwiódł od tej drogi nauki, gdyż uczyłby cię tego, co jest poza Bogiem. Jeżeli więc możesz dźwigać całe jarzmo Pana, będziesz doskonały, a jeżeli nie możesz, rób, co możesz. Co się tyczy pokarmów, nieś, co możesz, ale powstrzymuj się ściśle od tego, co jest ofiarowane bałwanom, gdyż to jest cześć składana Bogom martwym. Rozdział 7. Co zaś do chrztu, to tak chrzcijcie. To wszystko naprzód powiedziawszy, chrzcijcie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego w wodzie bieżącej. Jeżeli zaś nie masz wody bieżącej, chrzcij w innej wodzie. Jeżeli nie możesz w zimnej, to w ciepłej. Jeżeli zaś nie masz ani jednej, ani drugiej ilości dostatecznej, wylej na głowę 3 razy wodę w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Przed chrztem zaś niech poszczą ten, który udziela chrztu i ten, który otrzymuje go i ci, co mogą. W każdym razie każesz pościć 1 albo 2 dni przed tym temu, który ma być ochrzczony. Rozdział 8. Posty zaś wasze niech nie będą jednocześnie z postami obłudników. Poszczą bowiem oni 2. i 5. dnia po szabacie. Wy zaś poście 4. i 6. To jest ciekawa sprawa, ta tradycja postu w środę i piątek. Środa jako dzień zdrady Judasza i piątek oczywiście jako pamiątka męki pańskiej. Ani się módlcie jako obłudnicy, ale jak kazał Pan w Ewangelii swej, tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebiesiech, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam naszą winę, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wwódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoja jest moc i chwała na wieki. 3 kroć dziennie tak się módlcie. Rozdział 9. Co zaś do Eucharystii, tak czyńcie wasze dziękczynienia, naprzód nad kielichem. Dzięki ci czynimy, Ojcze nasz, za świętą winicę Dawida, syna Twego, któryś dał nam poznać przez Jezusa, syna Twego, Tobie chwała na wieki. Zaś przy łamaniu chleba, dzięki ci czynimy, Ojcze nasz, za życie i poznanie, któreś nam dał poznać przez Jezusa, syna Twego, Tobie chwała na wieki. Jak chleb ten łamany rozproszony był po wzgórzach i zebrany stał się jednym, tak niech się zgromadzi Kościół Twój z krańców ziemi w Królestwie Twoim, bowiem Twoja jest chwała i moc przez Jezusa Chrystusa na wieki. Niechaj zaś nikt nie je i nie pije z Waszego dziękczynienia, jeno ochrzczeni w imię Pańskie. O tym bowiem rzekł Pan, nie dawajcie tego, co jest święte, psom. Rozdział 10. Zaś po nasyceniu się tak dzięki czyńcie. Dzięki Ci czynimy, Ojcze Święty, za święte imię Twoje, któremuś dał przybytek w sercach naszych i za poznanie, i wiarę, i nieśmiertelność, jaką dałeś nam poznać przez Jezusa, Syna Twego, Tobie chwała na wieki. Ty, Panie Wszechmocny, stworzyłeś wszystko z powodu imienia swego, pokarm i napój dałeś ludziom na używanie, by dzięki Ci czynili, nam zaś raczyłeś udzielić duchowego pokarmu i napoju i życia wiecznego przez Syna Twojego. Przede wszystkim dzięki Ci czynimy, że żeś możny, Tobie chwała na wieki. Pomnij, Panie, o Kościele Twoim, byś go uwolnił od wszelkiego zła, nibyś uczynił go doskonałym w miłości swojej i zgromadź go z 4 wiatrów, uświęcony dla Królestwa Twojego, któreś mu zgotował, bowiem Twoja jest moc i chwała na wieki. Niech przyjdzie łaska i niech przeminie światem, Hosanna synowi Dawida, kto święty, niech przystąpi, kto nie, niech czyni pokutę, Maranata. Amen. Prorokom zaś pozwólcie czynić dzięki, jakie chcą. Rozdział 11. Kto tedy przyjdzie i będzie nauczał was wszystkiego tego, co tylko powiedziano, tego przyjmujcie. Jeżeli zaś ów nauczyciel przewrotny i będzie uczył was innej nauki, aby obalić tę, którą otrzymaliście, nie słuchajcie go. Zaś jeżeli naucza, aby potwierdzić sprawiedliwość i poznanie Pana, przyjmijcie go jako Pana. Zaś co do apostołów i proroków, czyńcie według przepisu Ewangelii tak. Każdy apostoł przychodzący do was niech będzie przyjmowany jak Pan. Ale niech nie zostaje dłużej jak dzień, a jeżeli trzeba i drugi, jeżeli zaś 3 dni zostaje, jest to prorok fałszywy. Odchodząc, niech apostoł nic nie bierze prócz chleba, który wystarczy do miejsca, gdzie zanocuje. Jeżeli zaś żąda pieniędzy, jest to prorok fałszywy. I każdego proroka mówiącego w duchu nie doświadczajcie ani rozsądzajcie. Wszelki bowiem grzech będzie odpuszczony, ale ten grzech nie będzie odpuszczony. Nie każdy zaś w duchu mówiący jest prorokiem, chyba że ma obyczaje Pana. Z obyczaju wtedy będzie poznany prorok fałszywy i prawdziwy. Wszelki prorok mówiący w duchu, aby przygotować stół, nie powinien jeść z niego. Jeżeli je z niego, jest to prorok fałszywy. Wszelki prorok nauczający prawdy, jeżeli nie czyni tego, czego naucza, jest prorok fałszywy. Każdy prorok doświadczony, prawdziwy, działający przez wzgląd na tajemnicę ziemską Kościoła, nie uczący zaś innych czynić, co sam czyni, nie będzie sądzony od was. Do Boga bowiem należy sądzić go. Takoż czynili i starożytni prorocy.
Ale jeżeli ktoś, mówiąc w duchu, powie wam, daj mi pieniędzy czy czegoś innego, nie słuchajcie go. Gdyby zaś powiadał, żeby dać dla innych potrzebujących, niech nikt go nie sądzi. Rozdział 12. Ktokolwiek przychodzi w imię Pańskie, niech będzie przyjęty. Potem doświadczywszego poznacie go. Rozeznanie bowiem mieć będziecie tego, co prawe i tego, co lewe. Jeżeli przychodzący jest przychodniem, pomagajcie mu, ile możecie. Ale niech nie pozostaje u was dłużej na 2 czy 3 dni, gdy zachodzi potrzeba. Jeżeli zaś chce wśród was osiąść, będąc rzemieślnikiem, niech pracuje i niech pożywa. Jeżeli zaś nie ma rzemiosła, według rozeznania waszego baczcie, by chrześcijanin nie żył wśród was, nic nie robiąc. Jeżeli zaś nie chce tak czynić, jest ciągnącym korzyść z Chrystusa, miejcie się na baczności przed takimi ludźmi. Rozdział 13. Każdy prorok prawdziwy, pragnący osiąść wśród was, godzien jest pożywienia swojego. Tak samo i nauczyciel prawdziwy godzien jest jako robotnik pożywienia swojego. Weźmiesz więc wszelkie pierwociny płodów, tłokarni, klepiska, wołów i owiec, by je dać prorokom. Oni bowiem są najwyższymi waszymi kapłanami. Jeżeli zaś nie macie proroka, dajcie biednym. Jeżeli chleb rozczyniasz, weź z niego pierwociny i daj według przykazania. Tak samo otwierając beczułkę wina czy oliwy, weź z niej pierwociny i daj je prorokom. Pieniędzy także i ubrania i wszelkich dóbr, jakie posiadasz, weź pierwociny, jak ci się zda, i daj je według przykazania. Rozdział 14. W dzień zaś Pański Pana, zebrawszy się, łamcie chleb i dzięki czyńcie, wyznawszy przedtem występki wasze, iżby czystą była ofiara wasza. Ktokolwiek zaś ma zatarg z bliźnim swym, niechaj się nie schodzi z wami, dopóki się nie pogodzi, aby się nie pokalała ofiara wasza. Tak bowiem powiada Pan, na każdym miejscu i każdego czasu przynosić mi masz ofiarę czystą, jako że król wielki jestem, powiada Pan, i imię moje jest godne podziwienia między narody. Rozdział 15. Obierajcie więc sobie biskupów i diakonów godnych Pana, mężów cichych i bezinteresownych, prawych i doświadczonych. Sprawują po wam i oni służbę proroków i nauczycieli. Nie wzgardzajcie tedy nimi, oni bowiem są u was szanowani razem z prorokami i nauczycielami. Upominajcie zaś siebie nawzajem, nie w gniewie, ale w pokoju, jak macie zlecenie w Ewangelii. A z tymi, które szkodzi swemu bliźniemu, niech nikt z was nie rozmawia i niech przez was nie będzie słuchany, dopóki nie opamięta się. Modlitwę zaś wasze i jałmużny i wszelkie uczynki tak czyńcie, jak macie nakaz w Ewangelii Pana naszego. Rozdział 16. Czuwajcie nad życiem waszym, niech lampy wasze nie gasną i lędźwie wasze nie pozostają nieopasane, ale bądźcie gotowi. Nie wiecie bowiem godziny, w której Pan nasz przyjdzie. Często też się schodźcie, poszukując, co przystoi duszom waszym. Nie pomoże wam bowiem wcale cały czas wiary waszej, jeżeli w ostatniej porze nie będziecie przygotowani. W ostatnich dniach bowiem namnożą się fałszywi prorocy i gorszyciele i odmienią się owce w wilków i miłość odmieni się w nienawiść. Bo z powiększeniem się nieprawości ludzie będą się wzajem nienawidzili i prześladowali i zdradzali. I wtedy zjawi się zwodziciel świata, podając się jako Syn Boży i będzie czynił znaki i cuda i ziemia odda się w ręce Jego i będzie czynił bezprawie, jakich nigdy nie było od początku wieków. Wtedy pójdzie stworzenie ludzkie na ogień próby i wielu się zgorszy i zginie. Ci zaś, co pozostaną przy wierze swej, będą zbawieni od tego wyklęcia. I wtedy ukażą się znaki prawdy, naprzód znak otwarcia nieba, potem znak głosu trąby i trzeci powstanie umarłych. Nie wszystkich wprawdzie, lecz jak powiedziano, przyjdzie Pan i wszyscy święci z Nim. Wtedy ujrzy świat Pana, przychodzącego na obłokach nieba. I w ten sposób kończy się Didache, czyli nauka 12 apostołów. Krótko o historii tejże księgi. Została ona odnaleziona na nowo przez Filoteusza Breniosa, patriarchę Nikomedii, który odkrył ją około roku 1873 w bibliotece grobu pańskiego, która znajduje się w Pałacu Fanarskim. A więc cały tekst odnaleziony bardzo późno, jednak jego fragmenty były cytowane przez ojców Kościoła, można powiedzieć, że nieustannie, na przykład w pasterzu Hermasa, czy też w liście Barnaby. Około roku 190 Klemens Aleksandryjski zalicza Didache do ksiąg natchnionych i przytacza z niej kilka fragmentów. O tym właśnie wspomniałem, że to było pismo tak bardzo poważane w Kościele, że uważano, czy dyskutowano o tym, czy nie jest to również fragment Pisma Świętego. I ostatecznie jako kryterium
uważano pochodzenie apostolskie. I dlatego, że uznano, że Didache nie pochodzi bezpośrednio od apostołów, nie powinno być przyjęte do kanonu ksiąg Pisma Świętego, pomimo tego, że jest to bardzo dobra, pouczająca księga. Cytuję tutaj z komentarza do tego wydania. Eusebiusz w katalogu swym ksiąg spornych Nowego Testamentu, zacytowawszy dzieje Pawła, pasterza Hermasa, apokalipsę Piotra, list Barnaby, wspomina również o Didachach rzekomo apostolskich. W 40 lat po Eusebiuszu, przeskoczyłem fragment, Atanazy przytacza ją wraz z księgami mądrości Salomona, księgami eklezjastyki Estery, Judyty, Tobiasza i pasterzem Hermasa w liczbie pism niekanonicznych, a to i zalecanych przez ojców Kościoła do czytania katechumenom, pragnącym oświecić się w służbie, w Słowie Bożym. Tłumacz tego wydania zaznacza, że Didache pochodzi najprawdopodobniej z drugiej połowy wieku I. Współcześni badacze są skłonni przynajmniej, powiedzmy, sugerować, że być może jest to trochę później, przełom wieku I i II, ale to z naszej perspektywy nic nie zmienia. W każdym razie pismo było tak cenne, że widzimy, że ojcowie apostolscy, pierwsi ojcowie Kościoła, zastanawiali się, czy nie należy go umieścić w kanonie ksiąg Pisma Świętego. Było traktowane jako właśnie jedno z pism wątpliwych, o którym dyskutowano, czy należy wciągnąć tą księgę do kanonu Pisma Świętego i nawet ci, którzy uważali, że nie należy, zalecali czytanie Didache przede wszystkim katechumenom. I moim zdaniem to jest też bardzo ważny klucz, właśnie to polecenie, że to jest szczególnie dobre pismo dla katechumenów. Ja bym sugerował, że ono być może nawet zostało w pierwszej linii napisane jako właśnie taka praca katechetyczna dla katechumenów, co nie byłoby niczym dziwnym, bo Kościół się dopiero rozchodził, a więc siłą rzeczy wszędzie pełno było katechumenów i gdy przychodził właśnie jakiś apostoł i prorok, czy też używając słownictwa Didache, no to naturalnie właśnie najpierw byli tam po prostu katechumeni, których trzeba było w wierze pouczać. To wydanie, które cytowałem, jeśli chodzi o dalszą część tego komentarza, jest właśnie w duchu naszych wiernych ateistów. Jak przeczytałem ten komentarz, to od razu pomyślałem sobie, że pewnie nawet dokładnie to wydanie oni czytali, bo ten komentarz później idzie w taką stronę, że ale to jest takie hiperpierwotne, bo tutaj nie ma jakiejś wielkiej metafizyki jeszcze, nie ma wielkiej teologii, tylko właśnie takie proste pouczenia. Niewiele jest o hierarchii, tylko właśnie bardziej taki charyzmatyczny charakter, ale właśnie po to przeczytałem też całość tego tekstu, żeby łatwo można było zweryfikować, że komentator miał z góry założoną tezę. To znaczy ewidentnie zależało mu na tym, żeby pokazać, że to jest to właśnie inne, to jest inne niż to, co widzimy w listach świętego Pawła, to jest inne niż to, jak teraz wygląda Kościół katolicki. To jest właśnie takie szczere, prawdziwe chrześcijaństwo. Moim zdaniem tylko naprawdę mając już takie klapki przed oczami, takie właśnie okulary, można wyciągnąć taki wniosek. Mamy tutaj po prostu, gdy weźmiemy i przeczytamy, do czynienia z pięknym, wczesnochrześcijańskim pismem, skupionym faktycznie jeszcze w pierwszej linii na takiej prostej katechizacji. I przecież nie ma w tym nic złego. Jak weźmiemy dzisiaj książki do, nie wiem, pierwszej komunii, przygotowanie do pierwszej komunii, to też będziemy mieli tam właśnie w dużej mierze takie pouczenia po prostu moralne. Pięknie, jak Didache używa słów, które albo są cytatami z Pisma Świętego, albo mają wspólne źródło z cytatami z Pisma Świętego, bo przecież to jak najbardziej też jest możliwe, moim zdaniem prawie pewne, że mamy tutaj do czynienia z jakby innym zapisem tych źródeł, z których też po części wypłynie później, wypłyną sformułowania Pisma Świętego, bo przecież wiemy, że Pan Jezus nie każe apostołom zapisywać swojej nauki, tylko mówi idźcie i nauczajcie. Czyli najpierw jest przekaz ustny, dopiero później z tego przekazu ustnego powstają zapisy, również te zapisy natchnione przez Ducha Świętego po to, żeby służyły jako podstawa dla przekazywania objawienia, które staną się częścią Pisma Świętego. Ale oczywiście mogą być również inne zapisy tych przekazów ustnych i jest to właśnie taka tradycja apostolska. I to, co tutaj mamy, to bez wątpienia są takie właśnie najwcześniejsze świadectwa tejże tradycji.
Czy to w jakiś sposób jest sprzeczne z listami świętego Pawła? Absolutnie nie. Przecież to doskonale pasuje do listu świętego Pawła. Przecież święty Paweł również mówi o charyzmatach. Również nawet daje bardzo podobne rady, że jak wejdziecie, to zostańcie w tym samym domu. Wskazówki co do tego, jak taki właśnie apostoł lub prorok ma się zachowywać. Widzimy tutaj, już można powiedzieć, takie powiedzmy zderzenie tych różnych rzeczywistości kościelnych, to znaczy mamy tych właśnie apostołów i proroków, którzy kim są? No, są takimi właśnie apostołami w szerszym znaczeniu tego słowa, czyli ludźmi, którzy apostołują, którzy idą i przynoszą Ewangelię, tak? Którzy w ten czy w inny sposób są prorokami. Tam jest mowa o tym, że jeśli przemawia w duchu, to wtedy mu nie przeszkadza i tak dalej. Bardzo konkretne wskazówki, jak rozpoznawać tego prawdziwego proroka. Zwracam uwagę, że prawowierność jest tutaj absolutnie kluczowa. Jeśli mówi cokolwiek innego od tego, co już wiedzą, to w ogóle trzeba go od razu wyrzucić. I oczywiście takie proste zasady uczciwości, które również są znakami rozpoznawczymi, czy ewentualnie jakiejś, powiedzmy, chciwości, czy próby wykorzystania tego urzędu do tego, żeby sobie zapewnić życie. Wszystko to sprawia, że taki prorok ma zostać odrzucony. I gdybyśmy mieli tylko to, to można by myśleć, o, faktycznie tutaj w ogóle nie ma mowy o hierarchii, ale przecież są chwilę później właśnie rozdziały poświęcone biskupom i diakonom. A więc mamy taką samą, jak w Dziejach Apostolskich, hierarchię, w której widzimy od samego początku właśnie tych episkopoi, biskupów, i już apostołowie ustanawiają diakonów. Tak, i właśnie taką hierarchię widzimy też w Lidach. I to przecież doskonale pasuje do tego opisu. Przychodzą ci wędrowni kaznodzieje, ci prorocy, którzy głoszą naukę, przychodzą zarówno do tych, którzy już są katolikami, jak i idą misjonować, również zdobywać nowe tereny dla Chrystusa. Tam, gdzie już istnieje wspólnota, tam są również właśnie przedstawiciele hierarchii, biskupi i diakoni, którzy również są nauczycielami, którym również należy się szacunek, którzy, jak tam jest mowa, również są dla was nauczycielami i prorokami. A więc nawet jest to takie dosyć dobre świadectwo, powiedzmy, połączenia, czy takiego przechodzenia jednego charyzmatu w drugi. To znaczy tego charyzmatu, powiedzmy, takiego misjonarza do tego charyzmatu tego biskupa, który będzie zarządzał Kościołem Bożym. Bo jedno i drugie można nazwać charyzmatem w tym klasycznym znaczeniu tego słowa, czyli jest to jakaś łaska darmo dana, niekoniecznie do czynienia cudów i znaków, tak? Bo ci prorocy, którzy tam są, to też nie jest prorok w sensie, że on zapowiada jakieś rzeczy przyszłe. To wydaje się, że ewidentnie nie o to chodzi. Nic nie sugeruje, żeby tam były jakieś cudowne zjawiska, bo żeby on przemawiał językami, tylko przemawia w duchu. W duchu poucza, wskazuje, tak, co mają robić, jak mają żyć, jak mają przykazania Boże zachowywać. No, jakby jest to moim zdaniem najbardziej oczywista interpretacja tego, co tam zostaje podane. Jeśli chodzi o mszę świętą, tutaj też może się pojawić takie mniemanie ze strony wiernych lub niewiernych ateistów. Oczywiście wiadomo, do czego nawiązuje, do naszych wiernych kanałowi ateistów, że ale właśnie, przecież tutaj o Eucharystii jest nie tyle mało, bo trochę jest jednak, ale w takich bardzo prostych słowach, tutaj właśnie tylko dziękczynienie i niewiele tak naprawdę o tym jest. No dokładnie tak, jak w Piśmie Świętym. W pewnym sensie w Piśmie Świętym jest nawet jeszcze mniej o Eucharystii. Tak, mamy prosty, można powiedzieć, prosty opis rytu. Nie wiemy oczywiście, czy to jest kompletny opis, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że być może jest to pismo w pierwszej linii pisane dla katechumenów albo do pouczania katechumenów, a więc nie musi tam przecież być dokładnych opisów, jak ta ofiara wygląda. Właśnie ofiara, zwracam na to uwagę tym wszystkim bohaterom, którzy twierdzą, że o, właśnie Didache to jest takie wczesne świadectwo wczesnego chrześcijaństwa, nie to co u świętego Pawła. Zwracam na to uwagę, że u świętego Pawła nie pojawia się przecież w cudzysłowie jeszcze słowo ofiara w odniesieniu do mszy świętej, choć można wywnioskować, że tak święty Paweł też pojmuje Eucharystię. Dlaczego? Ano dlatego, że mówi, my mamy ołtarz, z którego nie mają prawa spożywać ci, którzy służą przybytkowi. Ołtarz oznacza ofiarę, ołtarz oznacza kapłana, ale widzimy, że jest to
można powiedzieć, że trochę ukryte, tak, w listach świętego Pawła. Natomiast tutaj mamy kilkakrotnie powtórzone słowo ofiara. To jest ofiara czysta, nawiązując do proroka Malachiasza, do słów proroka Malachiasza, że ofiara czysta będzie składana od wschodu do zachodu słońca. To jest tak piękne użycie tych słów. Proroctwa Starego Testamentu, gdzie przecież dla Żydów nie do pomyślenia ofiara może być złożona tylko i wyłącznie w świątyni jerozolimskiej. Natomiast tam już pada ta zapowiedź u proroka Malachiasza, że będzie ofiara czysta od wschodu do zachodu słońca. Tutaj Didache używa tych słów Malachiasza w odniesieniu właśnie do ich ofiary, do ofiary Nowego Testamentu. A więc tak, gdybyśmy czytali tylko fragmenty, to moglibyśmy odnieść wrażenie, że jest to tylko właśnie jakie, powiedzmy, takie spotkanie modlitewne. Natomiast widać wyraźnie, i to też jest bardzo, bardzo ważne, bardzo pouczające dla nas, że te rzeczy nie są sprzeczne, tak? Że można mówić jednocześnie, używając słownictwa też przejętego dzisiaj przez modernistów, właśnie Eucharystia, że spotkanie, że dziękczynienie, a jednocześnie wcale nie negować tej myśli ofiarnej. Ona za chwilę również się pojawia. W przeciwieństwie do tego, co zrobili moderniści. Moderniści przejęli, mam na myśli teraz tych reformatorów liturgicznych, przejęli te sformułowania, które im pasowały, bo nie wyrażały myśli ofiarnej, i te, które jednoznacznie wskazują, czy wyrażają myśl ofiarną, a te, nie, tych, których nie potrzebujemy. Nie, to nieważne. Ofiara, nie. Tutaj jest Kościół pierwotny, to. A że to też było w Kościele pierwotnym, oj tam. Nieważne. To nie takie pierwotne. Bardziej pierwotne jest to. A jak... jest trochę coś strasznego i coś śmiesznego, ale no, tak to właśnie wygląda. W sensie twierdzenie, że Didache jest tekstem bardziej pierwotnym niż listy apostolskie, co w ogóle nie ma z punktu widzenia krytyki tekstu, praktycznie nie ma żadnych podstaw, poza takimi a priori ateistycznymi. Nie mogą być listy świętego Pawła w takie młode, bo tam jest mowa o hierarchii Kościoła. To tak nie było. My wiemy, że tak nie było, bo tak nie mogło być. Bo jakby było, to jeszcze by się okazało, że to prawda wszystko. A więc nie mogło być, a więc to jest nie może. Dobra, kiedyś jeszcze porozmawiamy o takiej krytyce listów pawłowych. Natomiast właśnie Didache, które przez samych tych bohaterów ateistycznej egzegezy jest pokazywane jako pewnie młodsze niż listy pawłowe. To jest bzdura, w sensie nic nie wskazuje na to, że jest młodsze niż listy pawłowe, poza jakimiś właśnie zabobonami ateistycznymi. Natomiast ta wasza teza, że to jest młodsze, jest jeszcze gorsza dla was, bo to zawiera, Didache zawiera bardzo wyraźnie myśli, takie głębokie myśli teologiczne, na przykład dokładnie zawiera myśl ofiarną. Bardzo pięknie pokazuje właśnie tą, powiedzmy, współpracę, współistnienie tych wędrownych proroków i hierarchii kościelnej. Właśnie potwierdza istnienie tej hierarchii już od samego początku i właśnie jej sposób współistnienia z, w cudzysłowie, charyzmatycznymi prorokami, bo tutaj też widzimy, znowu, to było przedstawione Didache, czy jest czasami przedstawione jako dowód takiej charyzmatyczności Kościoła, tylko znowu, jak to porównamy do listów pawłowych, to tu jest szalenie mało charyzmatów. Czy ktoś tam widział coś o jakichś cudach? O jakiś darze języków? To coś było? Jakoś nie pamiętam. Natomiast było o prorokach, tak, którzy mają przemawiać w duchu, ale jeśli powiedzą coś innego niż się nauczyliście, to ich pogoncie. Czyli no, pouczają ci prorocy, a nie ma tam mowy tak naprawdę o charyzmatach, tu jest bardzo mało. To jest tak naprawdę wizja chrześcijaństwa stricte katolicka. I chyba w zasadzie to powinno w zupełności na dzisiaj wystarczyć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gloria mania Patri, comparsit gloria nato, Spiritu.